Cześć, to znowu ja. No i witam was w następnej części LEGO Harry Potter lata 1-4. Miałam drobne problemy, bo i przy nagrywaniu zadzwonił telefon i musiałam odebrać, bo to był ważny telefon. I tak się złożyło, że no właśnie... zaczynamy tak trochę nie tam, gdzie powinniśmy, bo i nasza przygoda zaczęła się na innych schodach, ale nic po drodze się nie działo takiego wielkiego, więc... Postanowiłam po prostu, no jak to się mówi, zacząć grę bez większych jakichś tam problemów. Oczywiście grę nagrywam drugi raz, bo chyba ostatnio ta gra mnie nie lubi. I przyznam się wam, że nagrałam wam piękne 20 minut gry i już mi się wyłączyła samoistnie. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli ktoś coś wie na ten temat, bardzo prosiłabym o kontakt, bo nie jest to miłe, gdy muszę nagrywać grę po raz enty. Ja już wiem, co się wydarzy, więc może się zamknę teraz. Po prostu obejrzyjcie sobie film. Powiem tyle, że na początku myślałam, że to chodzi o smoka. To się dość... Zdziwiłam mocno, gdy zobaczyłam tu jednorożca, ale zaraz potem z kolei przypomniałam sobie historię historię z książki po prostu. Jak to tam było? No i faktycznie, że był problem z jednorożcem, ale nie tylko z jednorożcem, dlatego, no bo ze smokiem też był problem, jak niektórzy wiedzą. No i czeka nas tu kolejne takie duże zadanie, nazwijmy to minigra, chociaż no wiadomo, nie jest minigra, bo to jest część fabuły, prawda? Ale no, taki etap, bo oprócz właśnie tej swobodnej rozgrywki takiej, znaczy to w sumie chyba nie jest tryb swobodnej rozgrywki, ale jeszcze nie eksperymentowałam z tym. Czeka nas właśnie taki poziom mini. Będziemy rozwalać wszystko, co się da w nim. No. Postanowiłam właśnie, że w tym etapie sobie jak najwięcej tych monet zbiorę. I mamy tu etap, gdzie jesteśmy z Hermioną, Ronem, Hagridem i Quem. Nie, kieł, nie, kieł, nie, kieł, nie. I teraz ha. Tu, już. O. Rozwaliliśmy, bo te pszczoły są bardzo niefajne. I chociaż tyle, że nie widzieliście znowu mojego faila, bo oczywiście jak nagrywam, zawsze muszę mnóstwo faili popełnić. I tam był taki motyw, że raczyłam... O, ale my tym kłem też możemy rozwalać niektóre rzeczy, nie? Chyba. Z tego co widzę. Ale może nie będę... Oj, biedny kieł. Hermiona, co ty robisz? Uważaj. Dziecino. Co za kobieta. Kłem rzuca tu po ścianach w ogóle. Jakaś masakra totalna. No i zrobiliśmy ucznia w niebezpieczeństwie. To jest jeden kwiatek z trzech. Tam gdzieś będzie drugi, trzeci jeszcze. No. Nie tym, tylko tym. Tu nam podleje drzewko. Będzie pajęczynka jeszcze po drodze. Tu pozbieramy jeszcze kwiatuszki. A, w sumie. Polać kwiatuszki. Hopsa. A tam jakieś oczy się na mnie spoglądają. Tam jest coś, co powinnam zrobić. To powinnam zrobić kłem. Dlatego wejdziemy tutaj, zobaczymy kła chodzącego po drabinie. W ogóle pies na drabinie. Nie, jaka abstrakcja. Tam w ogóle na górze, jak widzicie, jest Harry. Który się boi to bardzo. Zastanawiam się właśnie, bo w innych minigrach tak samo jak z tą miotłą było, prawda? Że musieliśmy z Harrym zrobić porządek. Nie było czegoś takiego. Myśmy po prostu całkiem zwyczajnie, że tak powiem, szli sobie i żeśmy tam rozbijali co się da i no po prostu szli. A nie było żadnego Harrego, nie wiem, który latał na miotle w żadnym okienku małym. Po prostu. Taki już było. A tu proszę bardzo. Tak stwierdziłam w ogóle, że nie opłaca rozwalać za bardzo tych... No, że nie wszystko trzeba rozwalać koniecznie, bo...
Nie ma takiej potrzeby, naprawdę. Tu A. I nie wiem, co to miało znaczyć, że jest kieł odblokowany, ale cóż. Tu jedno, drugie. Co by był spokój? No, już to raz. Co my tu mamy? Aha, po drabinie mamy tam wejść. Dobra. Już pamiętam. Też nie będę rozwalała wszystkiego, bo mi się tak szczerze mówiąc nie chce już tak jakieś szczegóły się tu wdawać. Mamy drugi kwiatek z trzech i przy trzecim wyskoczy. Dobra, będę mówiła, co nam wyskoczy. Że będzie to godło Hogwartu. No, pszczoła. Tylko nam się tu nie z tego. O, dobra. I mamy pierwsze. I tu rzucamy zaklęciami wszystko, co się rusza, albo i się nie rusza, bo w sumie większość się jednak nie rusza. No, kwiatki to jest przyroda nieożywiona, nieożywiona. Ożywiona, nieożywiona. Dobra, nie będę już szpanowała moją wiedzą z przyrody, z podstawówki, która zdążyła wyparować, bo proszę, niech mi któryś z was powie, do czego mi się to przyda, że ja będę wiedziała, że kwiatek to jest przyroda ożywiona, a coś tam to jest nieożywiona. No proszę was, litość. Miejcie litość dla kremówki. Tu też krecisza można. Czy tam kret, nornica, cokolwiek to jest. Dobra. Cokolwiek co jest za roślina. Nie wiem, co to jest za roślina. Czymkolwiek by ona nie była, tak kończy marnie. Dobra. Teraz kieł tu jest potrzebny, ale nim kieł, to ja tam wejdę na górę, bo już nauczona doświadczeniem z pierwszej mojej rozgrywki na tamtym etapie. Jeszcze raz tam wejdę. Nie ma bab. No. Ops. Ops. Hermiona! Jezu, dziewczynko! No. Chociaż tyle. Teraz mogę wołać kła. Kiełko. I w końcu... W końcu już ten, jak pamiętacie moje męczarnie z kopaniem, nie kopaniem i z tym wszystkim, nie? Gdzie tu jest mój? Tam, dobra. Ul, czy cokolwiek to jest. Nie wnikam tak naprawdę. Wolę nie. Tu mamy generalnie dużo śmiecia. Błyskającego. To niech o, sobie idzie stąd. Nie zamierzam tolerować tych macek jakichś dziwnych. Przecież to jest przesada. Tam musimy iść. Dobra. Jeszcze tu parę, tu mam dwa takie te i tu mam jeszcze dwie pajęczynki, niech będzie, że je też rozwalę. I teraz tak, tu będzie światełko, a tu będzie to. Możemy lecieć dalej. Całkiem sprawnie mi to idzie. Ciekawe dlaczego. Wcale nie dlatego, że przechodzę to już drugi raz. Na pewno nie, no bo gdzieżby inaczej. Jak to tak? Na ślepo to na ślepo, nie? Dobra, tam będziemy to robili. Zaraz jeszcze muszę tu... ogarnąć kwestię tych roślinek dyndających.
I tych niedędających też w sumie. Już raz. Nie ma. Dwa. Oj, trochę jeszcze sobie przetagowałam przez przypadek. Ramiona. No. Kieł, kop. Kop, dzieci, no kop. W sumie to już od razu pójdziemy tam. Nie będę się bawiła z tym. Bo to jest też właśnie taka... taki szał. Trochę. Tam też kopiemy. Hopsa. Po cóż to, ale dobra. Hagrid nie. O, pięknie. I teraz Hagrid będzie dopiero. I Hagrid nam tu załatwiła. Hopsa. I to nam podniesie tutaj, żebyśmy mogli dalej przejść. Tam jest jeszcze jeden ul, jak widzę. A my już jesteśmy chyba niedaleko całkiem. Nie, to nie. Hermiona. Tak powiedziałam, Hermiona. Ja lubię grać Hermioną, nie lubię Rona jakoś. Nie wiem, czy wy też tak macie może? Nie wiem, czy wychodzę z założenia, że skoro ona jest mądrzejsza, to jakoś... mnie ominie, powiedzmy, robienie z siebie debila. Tutaj, że nie mogę najprostszej rzeczy zrobić nawet. Czy co ja chcę przez to osiągnąć, że gram Hermioną? Ale... no cóż... no i oczywiście, nie? Bo po co? Tam od razu wskoczymy i będziemy tam. Dobra. Nie ma znaczenia teraz. Tu? Tu? Nie to. Właśnie jeszcze muszę rozgryźć jedną rzecz, mianowicie wybieranie celi. No. Myślę, że jakoś nam się to... od razu jak kamikadze. Hermiona, dzielne dziecko. Ogarnęła mnie. Ja bym tak nie umiała rzucać zaklęć na wszystko, co jest. Chociaż w sumie oni nawet nie krzyczą tego zaklęcia, tylko sobie machną różką. Może i mogłabym tak machać. Nie wiem. Dobra, lecimy dalej, bo nie ma czasu. Oj, kurczę. Spadłam. Ostatnio też tak spadłam i liczyłam, że teraz nie spadnę, no ale oczywiście się przeliczyłam. Jak to ja, jak żeby inaczej, nie? Hermiona, dziecinko. Nie przyginasz tu czasem. Tam idziemy. Bo to nie idzie, a nie. Nie ma. Nie ma takiej wybicia. Boże, co ja w ogóle gadam? Opowiadam dziwne jakieś niestworzone rzeczy. I nie wiem, dlaczego dzisiaj mi się wyjątkowo gra zawiesza. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś sygnał, bo ostatnio jak mi się tak zawieszała, to właśnie się... właśnie się zamknęła i mam nadzieję, że to nie jest jakiś złowrogi sygnał. Tego, że zaraz się z wami pożegnam i nie będzie tego odcinka tak szybko. No ale zobaczymy zaraz.
O, i tam już jest Harry. Dobra. Chyba będziemy niedługo kończyć, już ja widzę. Bo w takim etapie właśnie chciałam nagrywać. Coś mi to nie zawsze wychodziło, ale po prostu im krótsze odcinki, tym częściej będą, więc... A zależy mi na tym, żeby właśnie częściej dodawać odcinki niż rzadziej, bo... Bo po prostu lubię wgrywać filmy. Taka prawda. Taka moja skryta pasja. Co to jest? Aha. Nie wnikam. Takie buty. Wystarczy tylko sobie tu po prostu być po tego. Z zapaloną różdżką. Dla mnie bomba. Zaraz mi się przypomniała piosenka z Króla Lwa, ale z dwójki. Pies, słyszę już wiwaty. Kogo jesteś naj? O Boże, o czym ja gadam? No, tylko teraz trzeba będzie sztuka, żeby tam skoczyć, nie? Ja! No, nie wiem, czy coś z tym jeszcze zrobić. Chcę tam skoczyć, no! Zastanawiające. Bo ewidentnie tam musimy iść. Może Ron, no może ja, albo Kieł na przykład tam skoczy. Bo wystarczy, że jeden bohater tam skoczy, a reszta za nim pójdzie. Nie, może nie, może na przykład Hagrid. No Hagrid był blisko. Ale też coś mi nie wyszło. No jak tam wskoczyć? No litości. Chcę tą grę ukończyć kiedyś. I też bez przesady, no bo ile by odcinek trwał, jakbym miała skakać. Nie, przepraszam. O, tu jeszcze można coś... Ja się pytam, dlaczego mi tego nie umożliwiło od razu, tylko musiałam przełączyć na Ronalda kilka razy. No. Tak ma być. Dobrze. A masz. Ty zła kobieto. No, jesteśmy. Tu jak widać nam do Harry'ego już wszystko się sprowadziło było. Znaczy, o, centaur. Firenze, jak dobrze pamiętam. Było bardzo mądre. No i ukończyliśmy poziom, jak zwykle. Bardzo się z tego cieszę. Odblokowaliśmy postać Kła. Znaleźliśmy jeden herb domu, a podobno są 4 na każdym poziomie. No i trochę mnie to martwi, bo ja już nie wiem, gdzie ich szukać. Trochę monet dostaliśmy. No i w sumie to jest bardzo fajne, że dostaliśmy. Co tam dalej jeszcze? Złoty klocek może jakiś? Niekoniecznie ten za ukończenie poziomu. FPS-y mi spadły, no.
skórka w ogóle. Mamy złoty klocek. Jeden, może dwa. Poziom ukończony. I uczniowie, no super, mamy dwa. No i teraz tradycyjnie lecimy do dziurawego kotła. A w następnym odcinku będziemy kontynuowali naszą opowieść. Ja się z wami żegnam. No i do następnego razu. Pa, pa.